Dobry wieczór Państwu, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek i zapraszam Was na kolejny odcinek z najmroczniejszego lochu. No i cóż, panie i panowie, zanim przejdziemy do growej części odcinka, mam pewną informację związaną po części z tą serią, a po części z całym kanałem, więc chciałbym, żebyście wysłuchali, o co się rozchodzi. A rozchodzi się tutaj o moje ostatnie spóźnienia, chciałbym się z nich wytłumaczyć. Ogólnie bym to zrobił w innym filmiku, ale wczorajsze spóźnienie z Darkesta traktuję jako po prostu... Po części poczułem się jak kłamca, bo powiedziałem, że spóźnień już nie będzie. Na fanpage'u napisałem dwa dni temu, że już nie będzie, a następnego dnia spóźniam się o 4 godziny. Więc chciałbym wytłumaczyć, dlaczego tak było. Ogólnie spóźnienia były dlatego, że po prostu miałem malutki problem. Dwa dni nagrywałem po przerwie, miałem tam przerwę z uwagi na brak mikrofonu dobrego, stwierdziłem, że po prostu w tym czasie sobie odpuszczę, żeby tych serii jakby nie szkalać tą niską jakością, którą miałem przez ten czas, bo ona naprawdę była niska, nie była moim zdaniem akceptowalna jak do materiałów nagrywanych stricte pod YouTube'a. Nie żebym moich osób na livestreamie nie szanował, ale w tym czasie właśnie pomyślałem, że z tą niższą jakością może tam się właśnie wgłębię i naprawdę tego nie żałuję, livestreamy są mega i będę je kontynuował, ale nie o tym jest ten wstęp. Ten wstęp jest o tym, że po tych dwóch dniach okazało się, że mam jakiś mały problem z moim programem do nagrywania, zaczęło mi ją wypluwać uszkodzone pliki, troszkę pod emocjami mówię, z tego powodu tak jest, że tak troszeczkę się jąkam. Zaczęło mi wypluwać uszkodzone pliki. To ja sobie myślę, no dobra, naprawiałem je, przez to były spóźnienia, i postanowiłem po dwóch dniach, że jednak nie mogę tego naprawić, próbowałem różnych opcji, tam znam ten program jak własną kieszeń, więc jeżeli to co zrobiłem nie pomogło, to już muszę może przeinstalować system, bo tam instalowałem parę nowych rzeczy związanych z nagrywaniem pod streamowanie i one właśnie mogły spowodować problemy, więc przeinstalowałem system, to znowu troszeczkę mnie opóźniało, ale niestety nawet reinstalacja systemu nie pomógł, więc stwierdziłem, że poszukam nowego programu, znalazłem nowy program, nauczyłem się go obsługiwać, to też trochę zajęło, troszkę przez to opóźnień było, ale jednak dwa dni temu już dumny z siebie, że mam nowy program, nawet lepszy niż wcześniej, ogarnąłem jego używanie, wszystko pięknie, wszystko sobie ustawiłem, mega, super, hiper. No i że się już nie spóźnię w ogóle, ekstra, dwa dni temu tak powiedziałem, no i faktycznie tamtego dnia spóźniłem się minimalnie, bo tylko w sumie z Darkestem, bo troszeczkę za długo się przetwarzał, z uwagi na to, że te filmy są naprawdę długie i one się mega długo przetwarzają. A następnego dnia spóźniłem się o 4 godziny, czyli wczoraj. I chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego tak do diabła było, bo to było karygodne. I powiem od razu, tak jak te wcześniejsze spóźnienia, no wyraźnie są z mojej winy, z winy mojego komputera, mojej winy, jak tego nie podkreślić, to też wczorajsze spóźnienie było stricte winą YouTube'a. Dlaczego? Tak, o godzinie 19 miałem już gotowy film, nawet przed 19, do wysłania. Zacząłem go wysyłać raz. Wysyłanie mi się zepsuło, nie wiem dlaczego się przerwało. Myślę sobie, no dobra, jeszcze mam sporo czasu, jak się spóźnię o 15 minut, to przecież człowiek nie maszyna, nikt się raczej nie obrazi. Wysyłam drugi raz, zaczęło się wreszcie wysyłać. Była godzina tam 19:40, wysłało się, patrzę, przetwarzanie. Okej, niech się przetwarza, spóźnię się o te 15 minut, człowiek nie maszyna, jak mówiłem. Raczej nikt się nie obrazi, zwłaszcza, że się często spóźniałem. Chciałem też pokazać, że się nie będę spóźniał, no ale dobra, 15 minut to 15 minut, to nie jest nic strasznego. Chociaż w szkole by powiedzieli, że jest. Jest 20, patrzę, przetwarzanie w toku, jeszcze zostało tam chyba 20 minut, co myślę. Dobra, no to 20 minut też przeżyję. 20:20, patrzę, wchodzę, no drugi monitor, patrzę, czy już jest okej. Bo aktualnie grałem w League of Legends ze znajomymi, patrzę... 67% i stoi, brak czasu, sobie myślę, no to pewnie zaraz będzie. Wchodzę jakieś 10 minut później i okazuje się, że... stoi. Myślę sobie, no dobra, okej, niech stoi, stoi to stoi, no. Może jeszcze chwilę musi poczekać, no dobra, spóźnię się troszeczkę więcej, przecież czasem tak się zdarza. Czekam pół godziny dłużej, 21 stoi, 22 stoi. I o 22 sobie już tak zaczynam myśleć, może wrzucę to jeszcze raz. Wrzucam to jeszcze raz, o 23 się wrzuciło. I YouTube mi po przetwarzaniu pisze, że już taki film istnieje na YouTubie, jest to duplikat, trzeba go usunąć. Ale tak... Przecież tamten się nawet jeszcze nie przetworzył. I już po tym wysłaniu, po tym duplikacie stwierdzam sobie, dobra, wyślę film, że się nie dałem rady, bo YouTube się zepsuł. I już włączyłem nagrywanie tego filmu około 23:20, patrzę, film nagle się przetwarza. Ja takie... Teraz w filmie? Teraz? I w 24:00 koniec końców się przetworzył, już stwierdziłem, że nie będę nic wysyłał, po prostu napiszę w opisie i mam nadzieję, że ludzie mi wybaczą. Chciałem to wytłumaczyć, dlaczego tak właśnie było, że to po prostu wyjątkowo teraz spóźniłem się przez YouTube'a. Czasem się spóźniłem przez YouTube'a, ale to są jakieś krótsze spóźnienia, a teraz 4 godziny czekałem na 67% przetwarzania.
Dlaczego tak było? Nie wiem, ale chciałem po prostu się wytłumaczyć, że tym razem to nie była moja wina, bo ostatnio jednakowoż troszeczkę tej mojej winy w tym było, chociaż w sumie bardziej po prostu mojego komputera, który bądź co bądź idealny nie jest. Dobra, mniejsza o to jednakowoż, wszystko będzie w swoim czasie, 5 minut przegadałem, ale czułem się jakby winny, więc chciałem się wytłumaczyć z tego, jak to się mówi, niewinny się nie tłumaczy, więc winny się powinien tłumaczyć, a w tym przypadku byłem i winny i niewinny, więc się wytłumaczyłem, nie wytłumaczyłem, zrobiłem wszystko, dobra, przejdźmy już do odcinka, bo pewnie już wszyscy i tak z niego wyszli. Przepraszam tych, co tutaj przyszli głównie do samej gry. No, wstawię pewnie jakiś tam dopisek, że jeżeli kogoś nie interesuje moja gadka szmatka, to trzeba sobie przewinąć do odpowiedniej minuty. No dobrze, panie i panowie, jednakowoż, rozchodzi się o to, że zapytałem się was w poprzednim odcinku, gdzie chcielibyście, żebyśmy się udali z tych opcji, które wam podałem. No i tak, najwięcej osób pisało: Silverek, albo idź wyszkol na naszą słabszą drużynę, albo idź na któregoś z tych weteranów, bo możesz drogo te przedmioty sprzedać, nawet jak ci się nie podobają. Ja wybrałem, że zaryzykujemy i pójdziemy na tą krótszą wyprawę i jak się jeszcze jakaś jedna krótsza trafi, to pójdziemy na tą drugą krótszą. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na bossy nie ma co, napisaliście, bo faktycznie te przedmioty są... No ten już mam, a ten taki słaby. Powiedzieliście, że lepiej jakby to przelosować jeszcze raz te itemy właśnie za pomocą tej krótkiej wyprawy i zobaczyć, co tam dokładnie się wylosuje. Też było parę porad, ale przez te gadanie moje uczuciowe troszeczkę mi się z tego... wszystkiego zapomniało o tych poradach. Przypomnę sobie na kolejny odcinek, ale pamiętałem przynajmniej o tym, żeby naszą pont przechrzcić na blank. No i dobra, z tym składem chyba ruszymy, chociaż jak o tym myślę, to będziemy musieli zastąpić tutaj Uni chyba Gromnirem. Tak, ponieważ inaczej nie będziemy mieli w sumie za bardzo możliwości, żeby oznaczać przeciwników. A na tym ten skład po części bazuje, z drugiej zaś strony w sumie mało używaliśmy tych zdolności, które biją więcej w oznaczonych, więc może Uni tutaj będzie lepsza od Gromnira. Bo tak w sumie ten skład robiłem z tą myślą o oznaczaniu, a w sumie mało tego używałem, więc tak, pójdźmy takim składem. Na jakiegoś weterana wziąłbym te zmniejszenie obrażeń, ale tutaj nie jest ono potrzebne. Dostosujmy na szybko artefakty, wytrzymałość i jeszcze więcej wytrzymałości. Nie jest to jakieś super połączenie, bo on też powinien jakiś damage bić, moim zdaniem obrażenia w tej grze są najważniejsze. Ale jednak, tutaj oczywiście połączenie mega obrażeń, które ostatnio działało cuda, po prostu nie widy na kiju. No to tutaj nasz najlepszy artefakt dla hieny cmentarnej. I przy okazji, patrząc co ja używałem, jak często ona stawała na pierwszej pozycji... dość często w świetle chodziłem, ale teraz nie jestem pewien, czy będę tak chciał. Ogłuszenia za bardzo żadnego nie ma. Dajmy jej te uniki, ona jest mega w unikach, to będzie jeszcze lepsza. A pannie pontównej, czy w tym momencie już pannie blank, tak w sumie mi się tej imię bardzo spodobała, tego właśnie go użyłem. Damy coś do zwiększenia leczenia. I jeszcze coś innego może do zwiększenia leczenia, mamy tylko to chyba, więc właśnie taką kombinację damy. Mieliśmy okazję zdobyć fajny przedmiot do zwiększenia leczenia dla właśnie antykwariuszki, ale koniec końców stwierdziłem, że tak bardzo go nie potrzebuję, bo też to jej leczenie... No, jest takie trochę o kant tyłka rozbić. Dobra, ty patrzyłem, czy może zdolności nie mogę ulepszyć, ale jeszcze nie mogę. A może zbroi albo broń? W sumie ona i tak mało zadaje i mało przyjmuje na klatę, ale ma wszystko już tutaj porobione, dobra. No to w takim razie możemy chyba bez większych teregieli ruszać na wyprawę. Dzisiaj wyjątkowo, kurde, poza tym takim emocjonalnym wstępem związanym z wytłumaczeniem wszystkiego. No to do diabła długo nam ten wstęp nie zajął. Tyle jedzenia nie ma sensu brać moim zdaniem. Mamy nawet jakieś leczenie, więc tym bardziej bez sensu. Idziemy do norowiska. A wezmę dwie łopaty. Znam moje szczęście. Jedną łopatę dostajemy za darmo od hieny cmentarnej. Więc tylko jedną musimy dorzucić. Dwa klucze na szczęście, bo w krótkiej kiedy się trafia ten poboczny pokój. No i trochę może serum. Bo to jednak jest norowisko. Nie pamiętam, czy w norowisku było dużo tych trucizn, ale na wszelki wypadek. No i może dwa bandaże. Dlaczego dwa bandaże? No cóż, nawet Raf zrobił mema z tym moim bandażem z wczoraj. I pochodni trochę za wiele. Raczej będziemy po ciemko chcieli chodzić, żeby maksymalnie antykwariuszkę wykorzystać w tej krótkiej wyprawie. Raf zrobił właśnie mema, że wyrzucił bandaż w kolejnej walce, dostał okrowienie. No przez całą wcześniejszą część nie mogłem dostać, nie? Tylko wziąłem jeden szczęśliwy bandaż i taki był szczęśliwy, że go wywaliłem chwilę przed tym, zanim go potrzebowałem. To faktycznie było derpowe strasznie. A tutaj taka derpowa pułapeczka na start, nie mieliśmy wykrycia, więc nie było jak tutaj temu przeciwdziałać. Plecak zabiera coś wartościowego. Nie jest źle. Jedzonko się przyda jak najbardziej. Jeszcze pochodnia.
Właśnie myślę, czy my po ciemku nie powinniśmy chodzić, bo ten skład jest mega mocny i jest też pod lód bardziej. Właśnie, ten gość chyba zatruwać potrafił tym żygiem, nie jestem przekonany. To jest pokazanie tylko, że zmniejsza ten, że zwiększa stres, o tak. To chciałem powiedzieć. I tu jest duża szansa na zadanie sporych obrażeń, ale tego mamy szansę, że zabijemy tylko coś małą. Ta szansa jest naprawdę mała. Shit. To jest 20% durne. Ryzykujemy na 20%? No Unii ostatnio fajnie z tymi krytykami działała, więc może i teraz coś się uda. Unii jest drugim Edwardem. Edward jest Edwardem od leczenia, a Unii jest Edwardem odrobienia totalnego rozpierdzielu krytykami. Chroń tej Unii, bo ona jednak jest słaba, jak chodzi o wytrzymałość, jest aktualnie na pozycji, w której, no cóż, może oberwać. Nie wiem też, czy skoro teraz on ją chroni, to czy jest sens tego przesuwać na pierwszą pozycję do skokiem awanturnika. Z drugiej zaś strony tylko ta świnia może coś walnąć, ona chyba i tak wali w dwie pierwsze pozycje zazwyczaj. Więc spróbuj zabić to coś. No, nie udało się. Ale Mariposta i dostanie, więc świnka pożałuje swojego ciosu. Wyszło całkiem nieźle, choć przypadkiem, ale wyszło. Czy teraz on odda? Nie, bo on nie ma riposty, zapomniałem. Zapomniałem o tym. Musiałby jeszcze ripostę mieć. Dobra, zabijmy to. No niestety Unii się nie wykazała. Gdyby zabiła, to byśmy już nic innego nie otrzymali, ale z drugiej strony... No. Tak. Przynajmniej wykończy go Medivilix, no ale cóż, przez to się choróbska nabawił, więc Unii zrąbałaś. Teraz tak, czy ona powinna leczyć Blank? Nie, powinna się raczej do tyłu przesunąć, żeby już naszemu tutaj panowi, właśnie zbrojmistrzowi, jakieś fajne opcje dać. Odrzucenie i ogłuszenie. A dawaj. W sumie zapomniałem się teraz tego przyjętu na ogłuszenie, ja mówiłem w sumie nie dawać tego. Z drugiej zaś strony teraz ty masz ochronę 68%, więc ten pierścień w sumie działa, jakby nie wziął. Teraz możemy się przesunąć. Nie wiem, czy ktokolwiek się w sumie ruszy przed tym bydlakiem. Więc chyba lepiej byłoby w tego walnąć. Tak, to jest raczej bardziej bezpieczne zagranie. No, ten bydlak i tak by się pierwszy rzucił, więc trzeba byłoby krytyka, żeby go zabić. Zanim on nam te jakieś niemiłych rzeczy nie porobi. Jakby nie wziął. Nie mamy chyba żadnego leczenia na stres. W takim razie po prostu leczmy ich normalnie. Bo obrażeń ta postać praktycznie nie posiada. Zabijamy świniaka oczywiście. Taki był plan poprzedniego ataku. Bitka za dyszkę. I mam nadzieję, że pan skończy. A jak nie, to przynajmniej ogłuszy. Bardzo ładnie. O, mamy tam cały antyk pomniejszy. Jaki był cel tej misji, że już go wykonałem? Serum? Nie, w takim razie tutaj pewnie ziółka są potrzebne. Patrząc po zwłaszcza o tekście o jedzeniu. O, nie ma choroby. Tutaj pewnie ziółka były potrzebne, nawet z tych nie mieliśmy przy sobie. Jaki był cel do diabła tej misji? O. Nie mam pojęcia. Zawsze nie zwracam uwagi na te cele i teraz mam zaskoczenie, o co chodzi, dlaczego się ta misja skończyła. Najbardziej się będę śmiał, jak się okazało. Bo już taki błąd popełniłem w tej serii, że naszą misją było znalezienie wszystkich walk w tym miejscu i że to była jedna walka, która była w jakimkolwiek pomieszczeniu. Cóż, w takiej sytuacji dużo darmowych przedmiotów. Nie widzę sensu w takiej sytuacji też używać właśnie jakiejkolwiek pochodni. Mi się nie podoba to zaskoczenie, bo trzymałem go na pierwszej pozycji, żeby użyć tego. Żeby użyć point blank shota, a koniec końców on się absolutnie mi nie przyda. Inaczej nie zabijesz. No, niby weszło za maksa, u nim mówię, rozpierdziela system zupełnie, ale... Niewiele ponadto. Czemu wszyscy ją muszą bić, kiedy akurat nie ma ona tego, żeby ją sojusznik bronił? Jak pech, to pech. I jeszcze nam teraz się Medievilik z uwagi na to tej wkurzy. Ale na potęgę. Pisaliście mi, że w ogóle mam straszne szczęście do tych efektów. Z drugiej zaś strony...
Mam może teraz szczęście, bo tam będę miał pecha. Mam szczęście w jednych rzeczach, w których mam pecha, więc w sumie mam takie szczęście. To jest takie 50-50. Mam Uniu, mam Edwarda, z drugiej zaś strony miałem na przykład Ataroxa. Wybacz Atarox, ale smutna prawda, nie byłeś w tej serii zbyt przydatny. Force Guard. Bardzo ładnie. Dobra, stary, dziękujemy za buffy, a póki co jednakowoż... No ta świnka jest szybka, więc z nią skończ. Patrząc z tamarzenia, to mogłem nawet któregoś z tych walność, no ale dobra. A ty chroń Unii. I teraz on chroni dwie osoby, tylko jest problem, że niestety nie ma riposty. Gdyby miał riposta, to byłoby mega. No teraz już w ogóle byłoby tym bardziej mega. Bo walną mu za darmo tego pana szaleńca. The bulwarks of the mind have fallen. To mi się trochę nie podoba. A czy masz forsować? A nie, wiesz co, w sumie to się zamień z nimi, żeby ich do przodu przepchnąć, bo to będzie lepszy w tym momencie ruch. O. A tego właśnie on powinien mieć na wszystkich to wzmocnienie, bo ma taką ochronę wtedy chorą. Przecież te świnie normalnie biłyby przynajmniej po 5, a tak biją po 2. No nieważne. Uni to jest chyba jakiś specjalny... Nawet nie wiem, czy nie jesteś w Unii. Miałem farta, bo wszedł krytyk, teraz pech, bo ogłuszenie nie weszło. Pomimo tego, że szansa była chyba dość spora, bym tak strzelał. 95 bazu... A, masz minus 7, czyli masz 87. A, miałeś 67%, no dobra, to jednak nie było aż takie duże. Nie zwróciłem uwagi, że ta szansa aż tak spadła. Tutaj te same obrażenia. A masz naprzód wejść, tutaj tylko jedynie jesteś broniony, więc strzel jednak z dystansu, bo to będzie bez sensu, żeś podchodził bliżej. Tutaj widzę, Nikolas się wkurzył kapkę i zaczął obrażać całą resztę. Aja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 j. Z tej wyprawy chyba nic dobrego nie wyniknie. Mam takie dziwne wrażenie. Dobra, uleczmy pana. As the fiend falls, a faint hope. Bo pieniędzy na tej wyprawie co prawda zyskam całkiem sporo, ale z drugiej strony weźcie pod uwagę, że ile stała cena to, żeby ich teraz wszystkich tutaj poleczyć z tych pierdzielonych stresowych rzeczy. Jakby to był Arlekin, który jakąś sytuację mógłby uratować, to byłoby fajnie, no ale nie ma z nami Arlekina żadnego. Nie brałem Kurhana. Brałem tej pannę Font, która aktualnie się nazywa Blank. Muszę o tym pamiętać, bo zapomniałem, jak widzicie. Nazywając ją panną pontówną. Czyli pan bardzo fajne imię, przyznam, tak jakoś mi się spodobało. Tu trzeba było chyba bandaży użyć, właśnie. No i dużo, o, myśmy dużo zyskali. Czemu nie używam pochodni? Bo na ten lepszy lód liczę. I tak już wszyscy są praktycznie tutaj powkurzani, więc no. Wiele to nie zmieni. Uni i tak się raczej nie zestresuje. Pont chyba też nie, ponieważ na kratę będzie Nikolas wszystko przejmował. No jedne zagrożenie jest takie, że Nikolas zostanie ataku serca. Ale jak będzie blisko tego, to po prostu użyjemy adekwatnie zmniejszenia stresu, że palimy pochodnie. Ubóstwiam kryptomanów, wiecie, kryptomanizm, moja ulubiona klasa przeciwnika. Jestem już z powrotem, panie i panowie, wybaczcie mi za to malutkie cięcie, ale wparowali do mnie akurat Świadkowie Jehowy, a jako, że jedna osoba, dokładniej mówiąc moja babcia, również Świadkiem Jehowy jest, no to wam powiem, że... udali się oczywiście na długą i na tyle głośną pogawędkę, że na pewno byłoby ją dosyć wyraźnie słychać, więc postanowiłem, że zrobię cięcie. Oczywiście pogadali sobie długo, jakieś pół godziny, więc zaraz pewnie się z odcinkiem nie wyrobię, więc wybaczcie mi, ale po prostu skończę go pewnie po tym podziemiu z uwagi na to, że po prostu, no cóż, inaczej się nie wyrobię, żeby go wrzucić, bo te pół godziny to jednak całkiem spore opóźnienie jest. No dobra, panie i panowie, jednakowoż nie przedłużając, atakuj Unii. No całkiem ładnie. To już nie było z drugiej strony takie miłe. I z drugiej strony pewnie teraz się spytacie, czy mam ciekawie w domu z uwagi na to, że mam w domu w sumie katoliczkę, właśnie Świadka Jehowy, a sam jestem ateistą. I powiem wam, że w sumie... Obliterated. Tak. Bardzo ciekawie się dyskutuje, kiedy ma się tak odmienne poglądy. Jak macie w domu wszystkie osoby takie same, to niby jest też fajnie, bo się łatwo dogadywać, ale z trzeciej zaś strony jest to wtedy taka... ciekawostka, zawsze można porównać swoje zdania. Zwłaszcza, iż tą osobą, która właśnie Świadkiem Jehowy jest moja babcia, którą po prostu mega się gada na wiele tematów, można się mega od niej dużo rzeczy dowiedzieć na temat tego, co się działo w przeszłości, jak to było kiedyś. Ogólnie jest mega osobą, chcielibyście taką babcię mieć, ale ja wam nie dam, no.
Ja wam nie dam, nie mam mowy. Mniejsza o to jednakowoż, nie przedłużajmy, nie gadajmy głupot, bo ten film nie jest o mojej babci, tylko o tutaj kontynuacji naszej Darkest Dungeonowej kariery. Czy w sumie bardziej kariery naszych załogantów, bo nasza postać tutaj w sumie poza gadaniem to nie ma wiele do roboty. W sumie ja jestem naszą postacią i to by się zgadzało w sumie, poza gadaniem i klikaniem wiele do roboty nie mam. No dobra, mamy całą masę pieniędzy, na zasadzie o 2000 aż stakują. Pochodnie wywalmy, bo i tak z nich nie korzystam. Wiem, że misja jest ukończona. W ogóle tej zauważyłem tam w trakcie tej walki, że celem było właśnie to zakończenie tych 100% pokojów. No nie spodziewałem się, że akurat taka misja tutaj się trafi, że skończymy ją po pierwszym pokoju. To jest jakiś żart po prostu, no. To jest jakiś żart. Ja tutaj myślałem, że tu będzie, wow, co tu się będzie działo. A tutaj coś takiego. W sumie zdajemy się to krwawienie. Mam tutaj jeszcze jeden bandaż. I teraz jej wpadnie krwawienie. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. To mnie prześladuje od wczoraj. Wpadłem w klątwę krwawienia. W sumie powinienem też babkę uleczyć, bo jednak zapominam, że ją mogą mimo wszystko trafić, pomimo tego, że staram się jednak, żeby tutaj nasz zbrojmistrz jej bronił. A, dobra, zużyjmy te żywności, ile się da na wszelki wypadek, bo ona i tak jest bardzo mało warta przy odsprzedawaniu jej. No i nic tu już nie ma, więc troszeczkę niepotrzebnie. Straciłem pieniądze ze 100 zł, z drugiej strony jeszcze przez to postać którąś stracił, więc no, niby strata, ale nie boli. Ba! 100 zł, czy 150. Tej dni jest po 5 warte, to straciłem. O nie! 80 zł chyba, bo chyba zużyłem 8 sztuk. To 40 zł, przepraszam. Przepraszam, moja matematyka zawsze kuleje, kiedy nagrywam, bo ja jestem taki, wiecie. I wtedy troszeczkę nieogarnięte, to już tłumaczyłem niejednokrotnie, że człowiekowi się po prostu ciężko myśli, kiedy nagrywa. No dobra, zobaczmy w takim razie, co nas będzie czekać w kolejnym odcinku, skoro teraz muszę już skończyć, bo naprawdę się nie wyrobię, bo te dodatkowe pół godziny jednak powoduje, że wszystko się o pół godziny przesuwa, jeszcze to trzeba będzie powycinać całość tego, to robić, ten program to będzie dłużej robił, nie, no po prostu zakończę teraz, żeby się na pewno nie spóźnić. Jest ten super przedmiot, więc w kolejnym odcinku udajemy się na Syrenę, pomimo tego, że nie mamy żadnego trendowatego, a nie. Przedmiot chyba wcześniej był mocniejszy. Tak. Moje propozycje ogólnie na kolejny odcinek są takie. Albo udajemy się na nekromantę, bo ten święty zwój. Moim zdaniem w połączeniu z jakimś innym przedmiotem może spowodować, że leczenie obszarowe kapłanki będzie po prostu overpower. A z drugiej zaś strony możemy się po prostu udać na Syrenę, żeby to sprzedać. Bo to już nie jest takie fajne chyba jak było w Alfie. Mi się wydaje, że w Alfie to było mocniejsze, bo tego używałem non-stop. Możemy też udać się tutaj. Ale to też leczenie na sprzedaż pójdzie, ponieważ awanturniczki nie mamy i wątpię, żebyśmy ją szybko mieli. Możemy udać się na któregoś z weteranów, ale jak mam się udać, to co najwyżej na tego. Albo może po ten przedmiot też mi się wydaje całkiem fajny dla wstręta. Bo ta ochrona jednak jest bardzo uniwersalna w tej grze. Nie będzie na efekty takich trucizn i krwawień, ale i tak jest fajne. Takie propozycje bym dał. To by było fajne dla Medievilixa, ale niestety działa tylko na trendowatych. Więc napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, a teraz niestety z uwagi na tą małą wtopkę kończymy już na dzisiaj. Zapraszam was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się na mnie nie zezłościcie, że ten był taki krótki. Do następnego razu i cześć. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, a ja się wysłowić nie mogę, nie wiem dlaczego. Pa, pa.